Ej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Niestety zdążyłem sobie przypomnieć, dlaczego ostatnio skończyłem Sima. Miałem tą wątpliwą przyjemność, że już wiem, co się ostatnio stało i jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Wierzcie mi, jestem z tego powodu bardzo niezadowolony. Ah, well. Jakby ktoś nie pamiętał, to musimy pomóc torze, a żeby pomóc torze, musimy znaleźć... Jojo1G. Czemu się loguje w sumie tutaj? Czy to będzie szybciej? Tak się zastanawiam. Dobra, jak już to jestem, tyle pójdę. Kiedyś na ostatnim litwie kampanii Sylwa miałem 42,5 godziny na streamie Heroes, teraz mam 46,4, dalej robię tę jedną misję. Ja czasami lubię takie duże misje, ale tylko jeżeli nie sprowadza się do tego, że AI akurat stwierdza, że... Ej, będę latał 17 bohaterami po całej mapie. Olala. A, za późno. Bo kojarzę ostatnio właśnie, ja to narzekałem dość mocno na streamie, że jak próbowałem ogarnąć misję do końca, to AI stwierdzało, że no. To tak nie działa. I że musiałem się za jednym bohaterem grać zdecydowanie dłużej niż ustawa przewiduje. To jest ta część, której bardzo nie lubię, zwłaszcza, że zazwyczaj to nie jest tak, że możemy wziąć jakiegoś innego bohatera i nim skończyć misję. Nie przestałem się chowany chyba, mogłem dostać się jednego backfraga, gdybym to ogarnął. Ah, well. To nie jest tak, że mi ich... Okej, brakuje mi. Chciałem powiedzieć, że mi ich nie brakuje, ale... Ewidentnie bym was okłamał. Ah, well. Cześć, wam wymieniam, witam. Także... Powiem tak, mam szczerą nadzieję, że znajdziemy... w miarę szybko przynajmniej to przeklęte jojo, bo jak nie, to będę mocno niezadowolony. Mini bombka, czyli najmniej użyteczny chip w tej grze. Właśnie ta Jelmia zrobi 4 efekty, przynajmniej podstawki mocne granice, by zrobić miejsce, że fabularnie zrobi się młodego króla. Co jeszcze nie brzmi aż tak, że po prostu bardziej jak takie, nie wiem, trochę na przeczekanie, trochę... jakby to ująć. Trochę na zebranie armii. Drinki kiedy linki. Ja nie dziękuję. Nie dzisiaj. Aczkolwiek mam wrażenie, że będę potrzebował drinking game za każdy raz, kiedy nie wypadnie mi chip, którego chcę. Oj, tak, tak. Nie byłbym tutaj z wami zbyt długo, podejrzewam. Jak szybko można dostać się do szpitala z powodu zatrucia alkoholowego? Zobaczmy. Czy ja zdążę? Nice. Ale nie jest to jojo. To na pewno. Przypominam, że potrzebujemy jojo 1G, czyli jedynego jojo, którego nie mam. To mnie dość mocno frustruje swoją drogą, ale... Trzeba z tym handlować jak to nowy klasyk. Przez drzwi jeszcze nie możemy. O! Może nie będę próbował chyba. Dyszka. No, to było szybkie. Pokazane, kiedy basen trochę gdzieś, to jest tylko, że całemu kraju świata ludzi z tym zbyt nie przejmują. I know, right? Dobra, teraz drugim pytaniem, które zdążyłem zapomnieć przez ten cały tydzień, jest gdzie był człowiek, któremu mieliśmy dostarczać to jojo?
Pojadę do Sejlabu, może będzie tam napisane na tablicy ogłoszeń. Mi sobie spokojnie czuję, że mi się dużo dostanie sobie do wysokiego poziomu bakterii, bo oprócz tego i mam warunki dostanie zbudować się w miasta, to przynajmniej tyle dobrze. Teacher's Lounge. Dobra, to jest przy okazji ostatnia misja dla Tary, co jest dużym plusem. Teacher's Lounge. Daj, czy to nie jest tak, że on w międzyczasie zdążył gdzieś tam mi uciec? Albo że do innego NPC-a mieliśmy iść? Zaraz zobaczymy. Powiem szczerze, że ja mam wrażenie, że takie misje jak na przykład te kampanie Dracona są całkiem spoko. Oczywiście wiadomo, z pewnymi sensownymi ograniczeniami, tak? Żeby nie było, że musimy pobić 50 tysięcy smoków czy coś. Nagle to gdzieś w Sejlabie. Oh well. No i po prostu te światła na szczerbanie, gdzie ja to są dezintegrują. Chodźcie kupić specjalny program, kiedy wam powiem, że o kurwa, nie auta i tak... Nie no, jak go kupię, to na pewno cała sytuacja się rozwiąże. Pomogę innym ludziom, prawda? Prawda? Sylab. Piaj chyba miała do Sylabu. Ogólnie Ben 1 pamiętam, że było bardzo takie ostre, jeżeli chodzi o to, co tam się właściwie działo. Teraz jak o tym myślę. Bo w takim Ben 3 to są raczej takie mniej drastyczne rzeczy, bym powiedział. A Ben 1 dosłownie miał śmiertelne rzeczy. Zresztą chyba miałem przed Ben 2. Gdzie mieć chociażby możliwość zagazowania kogoś na samym czasie? Ja sam promieniowanie ludzi tam dalej sobie żyją. I mean, nie powiem, że jest to coś kompletnie niewiarygodnego. To będę złotem skizanizowanym miasta. Ja powoli zacznę się zastanawiać, czy chyba moich problemów ze złotem nie można związać się po prostu... Po prostu nie kupując jednostek niższego tieru, które niekoniecznie są jakieś super efektywne. A większość zamków ma takie jednostki. Longsword i Y. Czy ja nie mam powoli tego? Longsworda w kodzie Y. Mam takie wrażenie. Powinno się udać, to zobaczymy. Nie uda się. Czemu nie skoczy do mnie? To było dziwne. Dobra, teraz gdzie był ten NPC, który mieliśmy pogadać? On był tutaj. Naukowiec zrobił dużo. Rzucił w internecie. Tylko jedno pole gry. Właśnie oni chyba mogą skakać więcej. Czy to jest trójka? To jest trójka. Counter-hity wchodziły na lądowaniu i na skoku. Tak. Ale przynajmniej to w karty padnie. Recover 50. Przy okazji nie jestem pewien. Czy mamy już maksywany styl, czy jeszcze nie? Bo jeżeli jeszcze nie, to każda kawałka nas przybliża teoretycznie, więc to nie jest tak, że jakoś bardzo marnujemy czas. Dobra, zróbmy tak. Nie było to optymalne, ale... Dasza ta gwiazdka. Czy ja same dasz takie gwiazdki, czy nie w sumie? Muszę zerknąć. Dasz tak. Mamy jeszcze D, więc zamienię sobie. Poziomu nie możesz sprawdzić w Mega Manie. Jak widać. Jest chorze Alekast. A mi mogę zmienić customizer i sprawdzić. Cześć, Pietko, witam.
twoje ulubione Mega Man. Nie wiedziałem, że lubisz Battle Networking. Nie znałem cię z tej strony. Ja też, doskonale. Tym Before od dzisiaj lubię, bo ty je streamujesz. Nie no, ja ogólnie polecam, nawet jeżeli gry są w wielu miejscach mocno ograniczone. Dobra, ostatni dash attack zamieniony, same gwiazdki. Ten wysiek wszelkich huczników. To brzmi absolutnie paskudnie. I nie chciałbym mieć z tym do czynienia. Czy na pewno jestem tu, gdzie powinienem być, to mnie zastanawia. Na pewno nie w ten sposób. Longsword R. R nie chyba nie mieliśmy jeszcze wcześniej. A, ty pracujesz, tutaj są bramki zamknięte. Hem, hem, hem. Gdzie był ten nawiator? Olala. Jak już żadna kombinacja mi nie wchodzi tak kompletnie, to już naprawdę jest przykro i smutno. A, well. Longsword E. Dostajemy każdy kod Longsworda chyba w takim tempie. Szkoda, że gwiazdek nie ma. Przydałyby się. Ale powinno wydać, tylko muszę dobrze trafić się z tym. Au. No tak. Zawsze zapomnę o tym. Au. Zapominam, że oni niszczą mi te... Nie? Zawsze możesz wejść na wersję znowu. No. Zdecydowanie będę się przesiadał na wersję znowu. Zabiłem za dużo progresu w tym, co tutaj mam. Dobra. Jeżeli nie był tu, to mogę zobaczyć, czy nie był w tej dolnej części Tylabu jeszcze? Albo na samym placu. O nie, to szczur. Pomocy to szczur. Jolo. Jolo. Nie zdążę, ale jolo. Dobra, szczur jest ograniczony. A zaraz szczur będzie nie tylko ograniczony, ale również wkurwiony. A, bo i nie będzie, dzięki Bogu. Longsword LK, najbardziej klasycznie. Okej, okay, to jeszcze raz. Czy ten nawigator był tutaj, czy nie? Muszę sobie przypomnieć, gdzie on był. Kipczok, ale zobaczysz, mam coś do kupienia? O, Cube Cannon. A Cube mam. Nie jestem pewien, czy mam Winda, na wszelki wypadek go kupię. Zaszkodzi, nie zaszkodzi. A nie, dziękuję. Nie potrzebuję. Okej, okay, czy nie było go tutaj, czyli musiał być na dole. To wiem, że... O mój Boże. Nie chciałbym na sobie tego wyobrażać. To jest dosłownie jedna z tych sytuacji, kiedy patrzę na wiadomość, ma takie... proszę nie, błagam, nie, nie, no, 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 no. Spreader MK. Tutaj był Beastman wcześniej. Zaraz się okaże, że ja tą część Tylaba już zrobiłem. I będzie mi smutno. Wait a minute. Czy ja naprawdę już to zrobiłem? Czy ja nie mogę znaleźć tego nawigatora, co trzeba?
Tak to jest, jak się nie pamięta, co się robiło. A, gdzie jest mój questlog? To jest dosłownie ja w tej chwili. Potrzebuję ino chwilki. Dajcie mi ją. Według tego, co czytam, to muszę wrócić do AC/DC 2. To niekoniecznie jest tutaj. Żadnych żartami, ale jak się robi z nimi takich jarzy co tydzień, to czasami wypada przydałby się właśnie taki questlog, że to masz te chwili zrobić. Albo po prostu mógłbym być osobnym człowiekiem i przypomnieć sobie jakieś 5 minut przed rozpoczęciem streama, ale to ewidentnie przekracza moje możliwości, kiedy 5 minut przed rozpoczęciem streama używam się z problemami technicznymi. Kiedy ja ostatnio nie miałem problemów technicznych? Dobra, czyli musiał to być nawigator tutaj gdzieś. Podobno. Plazma 1. Kąta problematycznie nie. Chciałbym, żeby umarła akurat ona ze wszystkich rzeczy. Prosi o wyzwanie z kontaktu, że chciałbym, żeby umarła. Uda się też, nice. Yes. Insurance data. Czy mogę z nimi iść już do szkoły, czy muszę je zanieść nawigatorowi w Scilabie? Błagam, powiedzcie, że mogę z nimi iść do szkoły. Błagam, powiedzcie, że mogę z nimi iść do szkoły. Nie zrobiliby mi tego, prawda? Dzień dobry, to pańskie dane. Logage. Najbardziej przydatny ze wszystkich. To jest dosłownie, czemu miałbym to, chcieć tego używać, kier. Znaczy, wiem, że to pewnie to jakiś netball, gdzie chce się Busterem walczyć w ogóle, ale... Nie jestem wielkim fanem, to na pewno. Ewa, teraz zrobiłem dla ciebie robotę. Owszem, wiem, jest geniuszem i w ogóle. Ale to tylko udawane. Czat spędzę 10 godzin na treningu. To jest prawdziwy gamer. Ja to właśnie można się wybaczyć, pokażę. No w sumie tak, Ben 5 jeszcze jak cię mogę. Czy to jest taki dobry, to na nim przegrywa pomimo tego, że trenuje po 10 godzin dziennie? Dają. Jeden znajduje czas na cokolwiek innego. O, ja nie jestem taki dobry, Holder 2. Jeżeli dobrze pamiętam, to Folder 2
jest folderem, który mamy i możemy edytować. Więc jeżeli znajdziemy tu coś fajnego, to możemy bardzo grzecznie i kulturalnie to wyciągnąć. Przy czym jak patrzę na to, co tu jest, to niekoniecznie mnie to rejsuje. W sensie fajnie, że dostajemy te szachowe chipy z automatu i że jest custom source, który wpadnie do biblioteki, ale poza tym... Dobra. Wracajmy do domu, I guess. Bo nie wydaje mi się, żebym był obecnie w stanie z czymkolwiek się bić, żeby dostać lepsze Navi chipy. Więc... Trzymam się. Zresztą nie będę kłamał, że... Generalnie z Navi chipami moim zdaniem lepiej się wstrzymać, aż się kolektor dostanie. Żeby nie ryzykować tego, że o, fajnie, że Navi chip, tylko... Szkoda, że dostałem kasę. Dobrze, lećmy do szkoły w takim razie. Mam nadzieję, że wszyscy już stali idzowi, prawda jej? Nie ta klasa, not many. Klasanki dostaje kasę. To się nigdy nie zdarzyło. Dexa też jeszcze tu nie ma. To wcale nie niepokojące. Właśnie, czemu nie Alexa? Co zdaje się dziwnego? Że nie ma Dexa. To jest dokładnie to jest dziwne. Cześć, czemu nie Alexa? To Dexa jest coś nie tak. Choć nie ma Dexa, zostaje. Atmo jakiś. Dex miał okazał mi nie mówić, ale od dziś będzie się przeprowadzać do nowej szkoły. Flip, flip. Mój Godsman. Nie. Mógłbyś przynajmniej podzielić się tym ze swoimi przyjaciółmi. Len, ale pamiętaj, że masz lekcje i powinieneś na nich siedzieć. Dexa już nie ma, no. Na pewno go jeszcze zobaczymy, prawda? A propos, daj Dex. Czy masz nam... wyjaśnić swoje działania? Czas nauczycielka nie robi nic, aby go otrzymać. Jeżeli masz na myśli Lena, to zgadzam się, jest to trochę dziwne, ale... O, nie mogłem się tego wykrztusić. O. Dlatego teraz przyszła cała klasa się pożegnać. W sumie nie będę komał, że to jest trochę dziwny teraz, jak o tym pomyślę, że Dex sobie tak po prostu mieszkał sam. Kiedy jego rodzina mieszkała gdzie indziej, ale... Kto by się przejmował takimi rewerbiami? To Higby potrafi to też... Higby jest dorosły. Ale wszystko w porządku? Nie. Nie, ale kogo to obchodzi? No właśnie, Dexa nie mamy, więc nie mamy absolutnie żadnych planów. Doskonale. Mail od mamorów, obsadę szpitala. Może wpadniesz kogoś razu? Jasne. I tak nie mamy nic lepszego do roboty. Ale wiecie, jaka jest najgorsza część tego, że Dexa uciekł? Gdzie moi chipy Gasmana? Nie jakieś, nie wiem, emocjonalne pożegnanie, coś. Gdzie moje chipy Gasmana? Oddawać chipy Gasmana.
Anda Onotus. Upewnię się, czy nie padły jakieś nowe requesty. Nie po. No już to nie tutaj. To nie side up. To może innym razem sprawdzę, czy nie padły nowe requesty. Ten chip trader zawsze wygląda tak kusząco, żeby go użyć, ale. Zdecydowanie. Mamoru był na drugim. Bo na trzecim była tylko sala operacyjna. I Mamoru był po drugiej scenie. Aby nie? Mamoru, gdzie ty jesteś? Wie pan, gdzie jest Mamoru? Nie. Pan się tylko drzewem zajmuje. To może pani powie, gdzie jest Mamoru? Wyszedł na zewnątrz. No psz. Nie tędy. W drugą stronę. Cześć Mamoru. Wyszedł na zewnątrz przez okno. Na własnym wózku. Odkąd miał 3 lata, to całkiem długo, żeby w szpitalu. HBD? To nazwa choroby, której nigdy w życiu nie słyszeliśmy, prawda, Megamanie? Ojej, to takie urocze. A może, chcesz jakiś chip bojowy, pomimo, że nie masz swojego własnego nawigatora? Iceball. O nie, Mamoru ma atak. Na szczęście już nie ma. Tak, Mamoru cierpi na dokładnie samo to Mega Man, kiedy jeszcze żył. Dajmy efektu. Doraźnie mogliśmy powiedzieć, chłopie, oddychaj, ale mniej doraźnie mamy problem. Mamy całego jednego lekarza, który znać na tej chorobie. Czy pamięta swoje przednie życie? I guess. To był chyba wątek, z tego co pamiętam. Tak, Mamoru ma atak. Najwyraźniej to tak okropna choroba, że wymaga na jest jedynie apteczka. Gdyby to się Lena przebył Mamoru nawet na jego. A mniej póki to nie ma potrzeby. Mamoru żyje. Cześć. Żyjesz? O. Ewidentnie jest na tyle poważnie, że musi iść na SOR. Kinda. I trochę lepiej, ale jeżeli będzie miał kolejny atak, to może być niebezpiecznie. Trzeba go operować, ale on nie chce być operowany. Przechodzi 3 razy operację i wciąż jest chory. To się nie dziwię w takim razie. Ale jest leczenie, które działa. I może by mu pomogło, gdyby tylko pozwolił. Jestem pewien, że jeżeli powiemy mu... Tak, jeżeli powiemy mu, że wszystko będzie dobrze i dostarczymy mu lodową kulkę M... Oh boy... Najgorsze jest to, że jeżeli dobrze pamiętam, to lodowa kulka jest... na wypie Hadespu. Hadepu. Nie jestem pewien, czy ja w sumie całą wyspę zwiedziłem. Zaraz się przekonamy. Hades, nie Adenet. Ja to prawie to samo, zwłaszcza, że z Hadesu można przejść w kawałek Adenetu. A,
lata nie były counterfeite, ta późna. Przynajmniej padły. Jabłka jakieś blendeki na Advita, czyli nie mogłem wszystkiego zgarnąć, ale nie jestem pewien, czy mam tu łatwy dostęp. Spalanym soldem, czy tam Hero soldem, te counter hity są całkiem proste, więc o tyle dobrze. Chciałbym tylko trafić na nieco inne wideo, co nie będę kłamał. Au, au, au. Ależ byłem brutalnie chainowany tutaj. A, gadamy. Myślałem, że zdążę. Wyobraźcie sobie właśnie, jak one mnie tak stunują na śmierć. Jeden z drugim. Ciekawe, czy dałoby się je tak desynkować, żeby mogły stunować permanentnie grę. Nie jestem pewien, czy chcę to sprawdzać, ale jest to coś, co mnie zaciekawiło. Gassate. Jeszcze impacta chyba nie mamy. Dito. Zrobię sobie krzywdę teraz. Au. Czy ja jestem w stanie? Powinienem być w stanie. Jeżeli dobrze myślę. Okej, one same się zabiją. To tak było nawet jeszcze bardziej pasuje tego, co wcześniej nie ty zrobili ty. I am not going to lie. Black Bomba 1. O mój Boże. To mi przypomina, że teraz będę potrzebował Black Bomb pochodnych rzeczy. Fishing Spike. Czy ja bardzo jestem dobry okazji teraz, jak się zastanawiam ten. Bo wydaje mi się, że te hardheady lodowe są tutaj. Czy ja źle pamiętam? Jakby one nie muszą być jakimś super częstym kanterem, ale wydaje mi się, że one były tutaj. Najgorsze jest to, że ta area grafik nie daje przez te ogniste panele. Czy on design Flashmana musi być taki dobry? Ogólnie uważam, że sporo designów batalionów kolorowych jest bardzo dobre. Jakby nie powiem, że wszystkie będzie, Panie Boże, ale... Fish program pomaga z eightballami. Czy ja mam fish? Nie mam fish, prawda? Yeah. Domyślenie się, że chodzi o... pomaga, spokojnie. Spajki momogra. Ej, nie zdążę tak to użyć, chyba. Teraz muszę zaczekać, aż ta wajza wyjdzie. Następne? Tak. To nie, 16 nie programa. Jestem w stanie to zrozumieć. Pracowałem przez jakiś czas na drugą zmianę i... Wiem, jak to bywa.
Dobra, żeby nie siedzieć jakoś specjalnie długo. Can be found in Hades Island with fish equipped. Gdzie jest fish? Biscuit program shop. Oh my. Teraz kto miał? Zastanawiam się, skąd się najszybciej do plaży szło. O, Tamako chyba. Tamako chyba miała u siebie teleport do Biscuit. Jeżeli dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy. Rokumana Exit the Dance Mission. Zaraz się okaże, że nie stać mnie na tego fisza i będę bardzo słony. Memorkaj Time Bomb, to nie. Program Shot, Attack Fish. Jest niebezpiecznie blisko, żeby nie było mnie stać. Ale to teraz jeszcze jedno ważne pytanie. Czy rybki da się zmniejszyć? Tak. To potrzebuję na to kodu. Kodu kodziksu. LL, dół, góra, lewo, prawo. W tym coś robiło? W tym chyba. LL, dół, góra, lewo, prawo. Nice. Będę musiał gruntowne przebudowanie zrobić, ale to jak już będę na tej... na wyspie. HDP-u. Pojedzie się na drogę z kolegami. To oni nie dadzą spokoju. To raczej tak działa. Plaża, stamtąd na Hades. Wiecie, co jest najgorsze? Jeżeli zestankowałbym walkę, w której to będzie, to mogę dostać się nie taki czyp jak trzeba. Ja nawet nie żartuję. Dobra. To teraz jeszcze raz. Nie musimy na szczęście iść nigdzie dalej, więc możemy po prostu zrobić tak, tak i machnąć sobie rybki. I po prostu nie wchodzić na te... małe przestrzenie. To tutaj spróbować znaleźć przynajmniej tego Goldheada. A propos. Dobra, chyba muszę tak zrobić. Dech. Mam barierę niby. Pagam po lekcjerze. Yes. To na szczęście zeszło dużo szybciej niż bym chciał. Pamiętaj, aż tak bardzo mi nie zależy ani na presie, ani na ataku plus jeden, więc gra nie będzie tego ode mnie wymagała, to na razie zostanę przy obecnym customizerze. Nawet w dobrym kodzie. Właśnie jak patrzyłem, to jedyny sposób, żeby nie dostać M-ki, to zrobić SMK na w tej walce. Jak się ma custom stare, wtedy można gwiazdkę dostać. W przeciwnym wypadku pozostałe kody Icebola są z Sadera. Przynajmniej według pewnika, którego się trzymam. Jest dużo lepiej, ale muszę zostać w łóżku. Po operacjach nie było lepiej, ale znaleźli nową. Ale nie będzie lepiej.
chłopca jest już zmęczony życiem. Miałem brata, który chorował na to, co ty... więc proszę, nie bądź jak mój brat. I mean, jestem w stanie zrozumieć dzieciaka, bo takie operacje zazwyczaj są męczące. Proszę, to twój chip, który tak bardzo chciałeś. I to dzięki temu chipowi przejdziesz tę operację skutecznie. Ma pomagaj, babko, pozdrawiamy się. Pozdrawiam bardzo serdecznie, mamy serwiaszki. Tak, pozdrowcie, mamy serwiaszki. Męczące, bro is going to die. Znaczy... Obawiam się, że lekko mnie zatkało na chwilę, bo chciałem coś powiedzieć, ale mam wrażenie, że to nie byłoby bardzo dobre. Też miałem beta z tą chorobą, ale przeżył, prawda? Masz tu to swoją lodową kulę. Doskonale. Znaczy, powiem szczerze, gdybym też przychodził ileś tam razy operacje, które koniec końców nikt nie dawały, to... Raczej też nie byłbym nastawiony pozytywnie, o tak powiem. Bo to nie jest tak, że one sprawiają, że on jeszcze żyje, tylko one teoretycznie miały pomóc, ale nie pomagały. Maja ze szpitala. A jego stan naga się pogorszył. Dzisiaj będzie natychmiastowa operacja. Idźmy trzymać kciuki! To na pewno pomoże! Potęgą przyjaźni zwalczymy nawet najgorszą chorobę! Czy jakoś tak? Niby taka lodowa kula trochę no chill. Dzień dobry, gdzie jest Mamoru? Pewnie tam, gdzie powinien być. Tam pobije jego chorobę. Nieironicznie, choroba to jest jedna z nielicznych rzeczy, z którymi Goku przegrał. Kanonicznie. Mamoru, jestem tu, więc wszystko będzie dobrze. Choroba nie istnieje, nie możesz się trudzić. Mam twój czy przyjaźni. Oh god. Oh god! Czy przyjaźni? I can't. Wyobraźcie sobie, że tak w środku operacji nagle z jego ręki wymknął się chip i on zaczyna się świecić, nagle chorobsko znika. Oh god! Mam farbę na poziomie 18. Nie jestem pewien, czy to dużo zmienia. Tak, wejdźmy na salę operacyjną, to na pewno pomoże. Ha, ha, ha! Znaczy no, nie oszukujmy się, to jest gra dla dzieci, tak? I używa tak dużo typowych dla dziecięcych rzeczy klisz, że potrafi to być męczące. Jeżeli się nie bierze pod uwagę fabuły, to Battle Network staje się lepszy moim zdaniem. Jakby ciężko im powiedzieć, że fabuła jest rzeczą, dla której bym polecił tej gry. Pójdźmy się przewietrzyć. Nie, muszę tu być dla Mamoru. To jest gra dla dzieci, mamy 5 końców świata na rok. Właśnie... To też jest moim zdaniem trochę dziwne, że jak na grę, która jest ewidentnie dla dzieci, to jest tutaj bardzo dużo takich motywów, które są zdecydowanie nie dla dzieci. W samym BN2 przecież mamy sytuację, w której koleżanka Lena może być uduszona w swojej własnej wannie. Mamy zamachy terrorystyczne.
Co tam jeszcze? Mamy porwanie dziecka, okradzenie go, jak sam poleciał w wieku 11 lat do Stanów Zjednoczonych. Gra dla dzieci, by the way. Komnata tortur w sądzie. A tak, jeszcze przecież ten w samym BN2 jeszcze mieliśmy ten ciąg pułapek w zamku, gdzie ludzie prawie że umierali. Wersja oryginalna jest lepsza pod tym każdym względem. Na pewno przede wszystkim w japońskim dużo łatwiej zmieścić więcej tekstu, tak? Bo trzeba pamiętać, że w japońskim w takim jednym okienku może się znajdować sporo kanji, które dużo więcej tekstu przekażą, aniżeli w nasz alfabet jako tako. Więc jestem w stanie w to uwierzyć, ale jednocześnie wątpię, żeby fabuła zmieniła się na tyle, żeby można było mówić, że jest dużo lepiej. To raczej wciąż będzie bardzo dziecinne. Całkiem zielono się to zrobiło. Tajemnicze pnącza, strzewa życia. I większość sprzętu medycznego przestała działać. Zajebiście. Akurat jak nasz biedny kolega poszedł na operację. No dobrze, czy możemy wejść na górę? No nie wygląda, jakbyśmy mogli wejść na górę. Co było w czwórce działa tak, że jeśli jestem kiedy to zgłosiła ciemności, bo pomogą użyć jednego czyli po prostu udowodnił jego tezę. Wydaje mi się, że to, że Mega Man użył jednego dragchipu, nie było czynnikiem kluczowym, ale po prostu się przyczyniło do tego, że nie miał skrupułów przed tym, co i tak planował zrobić. Aczkolwiek BN4 już tak bardzo nie pamiętam i całe kurwa szczęście. Jest pod szpitalem. Winę może zapowiedzieć bezpośrednio. Dlaczego wcześniej nie mogliśmy? A jakiś inny pomysł? Na zewnątrz są drzwi. Okej, okay, to elektronicznie zamknięte, więc na szczęście możemy się podłączyć to otworzyć. Ludzie są nie dobrej, trzeba wszystkich do piachu. Oj, tak. No i przynajmniej w komputerze szpitalnym leci bardzo fajny motyw. Wygląda dziwnie, zgadzam się, piguły wyglądają bardzo dziwnie. Oil Buddy. Oil Buddy nie jest tu bez powodu. Niestety. Tak, wchodzimy właśnie w bardzo zabawną, interaktywną część tej gry. Czyli coś, czego część ludzi w BN3 bardzo nie lubi i coś, co już parę razy przerabialiśmy. Mianowicie to, że jesteśmy zmuszeni do używania konkretnych chipów. Spada jeszcze nie w tej chwili, ale... mogę usunąć cyfrowe leśniki, żeby napalić system. To jeszcze powiedzmy jak, tylko muszę najpierw użyć Engi Change. Engi. I'm pretty Engi. Jeżeli zamienisz to na ognisty chip, to będziesz mógł strzelać ogniem. I oczywiście chipy są zużywane w takiej sytuacji, żeby nie było żadnych wątpliwości. Więc jeżeli w tym momencie mielibyśmy za mało ognistych chipów, no to... zapraszam do grindu! Ha ha ha! I want to fucking die. I to jest też powód, dla którego daję tutaj Oil Buddy, czyli chip, który sprawia, że... A, racja, zapomniałem o ważnej rzeczy. Engi Change to jest program do customizera, który musimy nosić, żeby móc go używać. Wiem, że to dość oczywiste, ale jednocześnie nie lubię tego.
Jak swoją drogą. Na szczęście mamy trochę tych chipów. Muszę... O jest. Tak mi przykro. A mi... Ja też musiałem trochę chipów farmić, bo nie spotkałem ich wcześniej, okej? A tutaj też widzę, że póki co mam duże szczęście. I spotykam teraz nie cały czas tę samą grupę widzów. Tu jest teleport. Będę wcale nie dużo wszystkich, czyli powiem możliwości. Zobaczę na ile mi to wyjdzie. Teraz nie pamiętam dokładnie, czy musimy wszystkie rośliny zniszczyć, czy tylko te, które nam blokują drogę do komputerka. Nie też chodzi chyba zniszczyć wszystkich. A, to. O nie! Najzabawniejszy wirus mojego życia, jak to nie dostaje obrażeń, jak się go bije. Czy by się wbić, więc jego silniejsza wersja? Chyba tak. Więc gimmicku chyba nie muszę tłumaczyć. Że musimy bić jego pnącze. Len używający pistoletu to gaszają piekarnika wodą. Czy mega potrzebujący chipów i miejki do palenia. Tak, o schodzi. Przede mi się... Ja nie skończyłem. Tam jeszcze są rzeczy, ja nie skończyłem. A tylko zastanawiam się, czy na pewno chce się vlogowywać. A well. Tak podejrzewam, że jakiś bendek będzie... A po prostu skrócik. Jedną z wege. No, bendek jest. Dlatego nie chciałem się tak szybko vlogować stąd. O, totem. Dacie mi totem? Oczywiście, że nie dacie mi totemu. Ognice chipy pojebało was? Wtedy, kiedy ich potrzebujecie? Wariowaliście? Takowe 120. I tu więcej nic nie ma. No, powinno być otwarte. Mogę wejść na drugie? Na drugim chyba nic nie ma. Poza tym, że ludzie kompletnie spanikowani. Nic nie działa, jak to nie? Przecież mogę iść tym wyjściem awaryjnym. Hello? Winda nie działa. Okej, czy możemy coś stąd zrobić? Ewidentnie stąd nic nie możemy. A to oznacza tylko jedno. Kiedy drugie piętro pod nami jest ocean. Len, nie możesz! Oczywiście, że mogę. Mam dziwne wrażenie, że skoro drugi piętro do oceanu mógłby być trochę ryzykowny. Ale co ja się znam? Co to wcześniej było zamknięte. Właśnie. Halo, czy mogę dostać klucz? Dzień dobry, czy mogę dostać klucz? Okej, najwyraźniej nie ma żadnego dorosłego, który się tym może zająć, więc zająć się rozstrzałem drzewem. Użyć wózek od memoru. Nie jestem pewien, czy wózek by tej dużo pomógł, powiem szczerze. Len, podłącz mnie. Albo i nie podłącz mnie. Ależ dobrze się składa. A nie, proszę się mną nie przejmować. A jest to twoje pnącza. Ajajaj. Ten szpital trzeba zniszczyć. Czy myślała pani może o tym, co z ludźmi, którzy się tu leczą?
Trzeba poświęcić niektórych dla Matrioszki naturę? Oh my. Blep. O, oni to wszyscy kłamcy. Wszyscy jedni kłamcy. Stop Raider Criminal Scum. Normalnym i logicznym takim rozmowania byłoby, żeby zawołać kogoś, kto zajmie się tą kobietą, na przykład jakiegoś czoda czy coś. Kiedy my będziemy ratować cały szpital. Ale nie, niech sobie robi co chce baba. To też zadziała. Right? Right? God save you. Czy ja mam już program dansa z God save you? Tak się zastanawiam. Chyba nie było. To jest chyba heal. Pierwszy tak od grupy karników do Mohikari. Ła? Wait a minute, co? O mój Boże, co mi przypomina? Pamiętacie, jak musieliśmy drzewa palić? My zaraz będziemy musieli palić nie tylko drzewa. W jedynce to było. No właśnie... Zacząłem się zastanawiać, czy to ja już nie pamiętam gry, w którą obecnie przychodzę. To byłbym w stanie uwierzyć. Wcięcie przycisk awaryjny. Oh baby. Tak, tak sobie wiem. Drzwi się otworzyły doskonale. To teraz nie pamiętam, czy pod innymi nie był jakiś teleport, na przykład do BMD-ków. I to jest najgorsze. Ale nie ma tego. Ataku plus jeden. Zapomniałem, że go wziąłem. Ta, to jest ta część, która mnie bardzo niepokoi. Chciałbym wiedzieć, że nie będzie, ale jednocześnie jestem w stanie uwierzyć, że będzie. Wait a minute. To już był plan ten? Should be not. O, wygląda zdecydowanie za szybko jak na Pantmana. Dobra, otwieraj. Otwieraj apę. Open up. Główny boss musi się wkładać, że jest główny, nie umiesz go zatrzymać. W sumie. Cześć, Pantman. Kot jest odkryty w sali operacyjnej, doskonale. Wybaczalnie, mam na ciebie czasu. Doskonale. Wait a minute. Hold up. Czy ja na pewno mam... w tej sesji Soul Buddy? Nie myjesz z poprzednią? Bo ja w poprzedniej znalazłem Soul Buddy. Jestem w dwójce teraz. Dała radę. Tamten uciekł. To tutaj co jest? Potrzebuję sobie chyba jakiś mapę ogarnąć pewnego dnia. Zresztą pytanie, czy ja nie mam map. Wiem, że kiedyś je miałem. HP memo. Eee.
Teraz chcecie mi powiedzieć, że ja je pominąłem, co? Ja zgadniałem memorka, czy ja nie zgadniałem memorki? Teraz się zobaczy. Daleko nie, generalnie. Bo ona powinna być tutaj po prawej, jeżeli już. No to nie, to mamy zgadnięte w takim razie, bo ona, mówię, powinna być tu. To jest ta. Patrzysz, coś jeszcze tu jest. Not really. No jest atak ofiarny. Czy jak już mówiłem, not really. Ja powinienem wino pojechać. Bo tamten nie wejdę już. Czy mam wszystko ok? O, sprzęt do operacji przestał działać. Od chwili w środku, mamol zaraz umrze. Jeżeli włamiemy się i naprawimy błędy, tak zwane plantmeny, to wszystko będzie git. Tylko ta strefa jest już chyba nieco bardziej skomplikowana, z tego co pamiętam. A well. Nie pokoi mnie tak to, jak mało mam okniku chipów. Nie mogli lepiej. A my pewnie mogli. Dobra, co tu jest? Hajopka. Czyli tu generalnie w tej części nic nie ma, jeżeli dobrze widzę. Sprawdzam sobie z mapą, żeby oszczędzić to jakiegoś niepotrzebnego grindowania. Jakby zdaję sobie sprawę, że patrzenie, jak szukam ognistych widosów i liczenie na to, że akurat wydobią mnie ogniste chipy, nie musi być najbardziej pasjonującym, co oglądaliście. Jednocześnie chciałbym sobie zostawić przynajmniej po jednym chipie z danych typów i mam nadzieję, że mi się uda. Totem Soli. Co jest do zrobienia? Yep. Czy nie było źródła ognistych chipów? Zależy, jak definiujesz źródło ognistych chipów. W sensie, są przeciwnicy, którzy mogą wydobyć ognisce chipy. Można by i się z nich dopiły. A to też prawda. Teraz jak o tym mówisz. Nie zwróciłem uwagi, że ich po dwa są. Czyli na przykład... To jest razy dwa. To cheats. To... Tam jeszcze mógłbym potencjalnie, gdyby chciało mi się wyratać. Ja chyba nie chcę mi się wyratać. Dobra. Środkowe. Warpik. Tutaj mamy razy 3. Aha. Czy tu coś jest? L i LK to jest razy 2, więc też mogę chcieć. Dobra, jolo. Na pewno się uda. Essa? Nie udaje mi się teraz chipów dostawać, ale
to już chyba jest coś, do czego jesteście przyzwyczajeni. 2 chipy. Ja nie bardzo lubię design na zasadzie weź zrób coś, a jak ci nie wyjdzie, to wczytaj grę. Do czego sprowadza się tutaj tak naprawdę podpalanie tych traw na ziemi, żeby zobaczyć, gdzie jest coś, co jest czegoś warte. Mój ulubiony design zawsze i wszędzie. Ale taki fajny. Nie podoba mi się to. Muszę jakoś bardzo dziwnie z Tepkrosem trafić też czuję. Au. Otóż to. Miałem dziwne wrażenie, że to dziwne trafienie z Tepkrosem mi nie wyjdzie. Dobra, weź jeszcze raz użyj. To jest... Na szczęście w tej sytuacji po prostu użycie Vassalda było optymalne. Dobra. Szpital 4. O, Jesus. Ja już cierpię. Ja dosłownie już cierpię, jak to widzę. Dobra, gdzie to co jest przede wszystkim? A, tu jest FGHJ. Jest tu FGHJ. Dobra, czyli tak, musimy to spalić. Musimy H spalić, czyli to. Mógłbym chcieć, jak tak patrzę, żeby nam ci powstaczyło. To nie było to? Spider-Man. Mapka mnie oszukuje! No. Najgorsze, z tego nie skorzystamy. I tutaj będzie ten na dole chyba. O, ten. Ep, dwa hitshoty. Dobra, i co teraz jeszcze? Mogę przez drzwi przejść. I to chyba jest najosobniejsze tej chwili. Spalamy drzewo. Ewdesz Sylvanas Experience. Do tego BMDK można przejść. Dzięki Bogu, że istnieją mety w takich, że tutaj trzeba backflagi zdobywać w ilościach kultowych. Ach. Bariera 100. Chyba jej nie mieliśmy jeszcze, więc tym bardziej się przyda. Dobra, i teraz co tu jest? K element. K to jest hit shot razy 3. LMN. Tutaj potrzebuję MP już tylko tak naprawdę, czyli drugi od końca.
jest warpik. I od warpa już chyba idzie się w miarę prosto, jeżeli dobrze pamiętam. Można. Tutaj dookoła obiec przy okazji białym dekadroniemy. I nie musimy zużywać chipu. I tu już jest piątka. Nie wiem, czy piątka to nie jest... W sensie samo to, że tu jest piątka jako tako, czy to nie sprawia, że to jest największy ten... Czy to jest największy dungeon jako tako? Charge plus jeden... To akurat może być całkiem przydatne. Dobra. Fire Source. Raczej nie chciałbym go spalać. Siło rzeczy. A, to będzie paskudne jeszcze. Zwłaszcza, że teraz musimy zaczekać, on się regeneruje. Oho. Wyśmienicie. Jak go nie trafiłem w dodatku? O mój Boże. Czy to moc daje obrażenia? Nie. O mój Boże. Potrzebuję jakiegoś dobrego chipu. O kurwa. O Boże, o kurwa. Ja nie mogę się dawać tak trafiać, jak jestem w Rekstylu. To było dużo bardziej niebezpieczne niż powinno być, nie będę kłamał. Dobra, stąd zgadnąłem rzecz. I teraz tak. Coś jeszcze tu jest. NOPQ. Switch, 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 switch. Okej, czyli switcha na pewno muszę zgadnąć, więc... tym się rzucajmy. Hitshot to jest P. Nie, Firesource, hitshot. I switchem będzie O. Trzecia bramka, JKLM. JKLM. Tam jest parę ognistych chipów, których potrzebuję generalnie, więc skoczę po nie. I teraz tak, JKLM. Z tego się opłaca J, K i M. Czyli te dwa z tyłu. O mój Boże. To nie zabije, to jest najgorsze. Jalo. Uda się. To się nie udało. A czy trochę się udało, ale nie do końca się udało. To jest od tu. Cóż za kod. Jopka. Kajem. Wyobraźcie sobie startować gazę każdym razem, kiedy byśmy spalili to trzeba. Frustrujące by to musiało być. To jest to. Tutaj jest H i I. Tutaj wystarczy samo H. Dobrze, że nie CH. Na górze. A jest tutaj na górze, co? Nice. Powiedzcie mi pewnie, że mam mało HP. I powiem wam, że macie absolutnie rację. Dobra, co my tu mamy? DEFG, DEFG. Czego muszę odpalić na pewno F i G.
Okej, to będzie to. Gaby do apteczka. I mean, znaleźliśmy pod otybem deka full energy. Więc nie powinienem narzekać. Memorka. Ta i da. Wystarczy chyba, że to już odpalę. Dobra, ostatni przełącznik i możemy wracać. Czy ja muszę? Tak, że tak mogę. God damn it. A to podawanie apteczek. Nie dla Shinjiego apteczki. O dziwo, przeszło. Pomyślałyby się, że mam 60 HP i idę się bić z Wood Element bossem, więc powinienem się wyleczyć. To zbyt mainstreamowe. O, mam już tetakot! Tetakot to kluczka blokowuje zgubę internetu. To są 4 tetakody, jak sama nazwa wskazuje. Jak się je połączy, to obudzi się bestia. Anten nie może być taki trudny, prawda? Słynne ostatnie słowa, trochę wiem. Zwłaszcza jak będę tak edykował jak tutaj. Na szczęście go sparaliżowałem. Bo z tego mogłoby się nieco... Au, trucho. Serce tutaj może być odrobinę nieoptymalne, mam wrażenie. Ta bestia. W tej serii było tyle bestii, że już się gubię. Detaje o to taki zbalansowany prognoz. Mega Man był tak potężny, ale bo ma jeszcze te takody. Jeszcze tylko jeden. Bestia Alfa powstanie. Alfa? Gdyby to była jakaś potężna bestia, to by nie nazywała się jak jakaś wstępna wersja. Fu. Właśnie, musimy naprawić system, żeby Mamoru się ogarnął. Nie, system, nie! Skończyłaś energię, no! Mega Man przekazuje wszystkie swoje hapeki do tego systemu. Myślisz, dlaczego ma jeden HP? To nie tak, że ja miałem jeden HP na tej walce. Mega Manie, idź się podładować, plus. 3 godziny później operacja zakończona.
gdyby nie ten wypadek, to byłoby idealnie, a żeby był wypadek, no to well, tak mi. Jakbym faktycznie na bo chyba nie, no on nie płaci HP-kami, żeby nie było. Zatem to zapewne byłby złędnik alternatywny. Przypomina mi się Super Metroid, gdzie żeby pokonać ostatniego bossa, to trzeba mieć ileś HP. Len, wstawaj, Mamoru się obudził. Jeszcze 5 minutek, Mega Man. Wydaje się, że operacja się powiodła. Aż ekstra musi zostać w szpitalu. Być może będzie mógł wrócić do domu. Oho. Mamoru miał sny o Mega Manie. Którego nigdy już nie widział. Ale i tak mu się śnił. Mam im pielęgniarkę, może ogarnąć doktora dużo łatwiej niż Len, podejrzewam. Tak, Mamoru, zawalczymy sobie jako nadwojownicy. Oczywiście. Tak, tak, tak. Na temat zwaniowskości pomożesz mi osiągnąć mój cel. Oh no. Womp, womp, womp. Womp, womp mi się kojarzy tylko z jedną VTuberką. A, w sumie byliśmy już teraz na etapie, że możemy polecieć. Racja. Ma to sens. Ale czy wciąż mamy możliwość darmowych lotów do Etopii? Ojej, dostajemy pochwałę. To bardzo miłe. Ceremonia wręczania nagród w Shailabie. Dobrze. Tak, pani Mary? Tak, wszystko się udało, ale gdyby się nie udało... Ale wszystko się udało, nikt nie ma co się przejmować. Ale jakie ryzykowanie życia? Pani Dokne, to jest ryzykowanie życia? Ja nie rozumiem. Na, to na pewno niemożliwe. Słuchaj, mam jedno bardzo niebezpieczne pytanie. O, dzień dobry. To dzięki panu udało nam się uratować się wszystkich wokół. Czy wygląda pan jak naukowiec? Tak. Kiedyś bawiłem się w programowanie, nie to co teraz. Moje imię nie jest ważne, ale na pewno jeszcze kiedyś się spotkamy. Dobrze, panie doktorze, mam jedno ważniejsze pytanie. Komputer jest zainfekowany wirusami. Czekam w biurze dyrektora. Czy możemy to teraz robić, czy na mnie pozwolą, tak się zastanawiam. Chyba możemy. Dużo bardziej nie podoba mi się to, że widziałem tam request na szukanie kondora i kojarzę, że było to dość frustrujące. O tak, kolega nienawidzący setkowania właśnie setkuje gry dalej. Doskonale. Dzień dobry, przybyłem pomóc. Wysłali tu bombę wirusową.
Powinny być jakieś trzy. No dobrze. I są niewidzialne. I want to flip in. Flip off. Czy jakoś tak? Dosłownie, kto to wymyślał. Ja się zastanawiam, czy one rzeczywiście będą jakoś widoczne? Czy chociaż nie wiem, będzie można w nie biec albo coś? Bo trochę mnie to niepokoi, że możemy być muszeni do dosłownego sprawdzania każdego po kolei, każdej kartki jak leci. A gadamy, nie dobrze. To i tym granatnikiem, dyrektor z bombami. Tak, o co chodzi? Nie widzę żadnego problemu w tym, co zostało powiedziane. Właśnie, czy te bomby są widzialne, czy te bomby nie są widzialne? Ulala. Jak ja się tamten zbyłem, wszystkie bomby się okazały w zgubieniu, no musiałem to planszę. O Jezu! Zero jest potem gany absolutnie paskudne. Zresztą ogólnie etapy w te fabryce są okropne. Bardzo ich nie lubię. Wiesz coś może o bombach logicznych? Znasz te wirusowe? Chyba nie wiedzą. Nie podoba mi się to, że nie wiedzą. Nie, serio, to jest bardzo ważne pytanie, czy te bomby rzeczywiście widać, czy one są kompletnie niewidoczne? Bo póki co zdaje się, że są niewidoczne i mnie to niepokoi. Zobaczymy, ja jeszcze pół roku temu, bo jest trochę się zaszczęść, się pracą manikultami. Myślę, choć widujcie, jakieś pracą, będę widać na kolejną rok. Aaaa, przesykamy na rozpajkadzie. Ale to powinno być tu chyba, nie? Zero, cztery. Właśnie po tym jak wspomniałeś, że ten, że chwyci się platformy, się zastanawiałem, czy nie chodzi o ten, o 04. Ja też kiedyś robiłem setki w zerach. Nie wspominam tego jakoś wybitnie. Mix me to make me black. Okej. Czy druga bomba będzie jeszcze gdzieś tutaj? To jest ważne pytanie. Chyba nie. Przynajmniej wydaje się. Zdążę. Oh my god, mam akurat tę strategię. Trzymać się od niego tak daleko, jak to tylko fizycznie możliwe. Najgorsze jest to, że absolutnie jestem w stanie w to uwierzyć.
Lećmy do dwójki, bo tutaj się wydaje, że już nie ma. Chyba z gry tak się żywuje taśmie przy unikach. Gdybym miał złotówkę na każdą grę, gdzie można być za bardzo chciwym i się wpierdzielać na ataki wrogów, byłbym całkiem bogaty. Cześć Dark Soulsy. Znaczy, pierwszy Omega jest prosty, drugi jak się nauczy unikać lasera, to jest całkiem prosty, bym powiedział. Tak naprawdę największym problemem jest ostatni Omega, jak już się ogarnie dwie pierwsze fazy, moim zdaniem. Pierwsze dwie plany są łatwe, ale trzeba je przechodzić za każdym razem i mi się nie chce. Byłby to argument, który byłbym w stanie jak najbardziej przyjąć. Błagam, powiedzieć, że nie musimy stracić każdej laweczki, bo będę lekko niezadowolony. Bo tak to uświadomiłem, że jest taka śmieszna rozbieżność, że Ben przy taki Flashman zadaje jakieś 90, Ben 2 Edman zadaje 100, w Ben 6 Blastman zadaje 250. Niewrażliwe na mnożenie i dzielenie. 0,1,7. Ale 0. Bo cokolwiek pomnożyć, podzielić przez 0. Inaczej. 0 razy x to 0, 0 dzielone na x to 0. O, 0. 0 na 0. Wytrzymałeś krawędzi, bo dłuższa. I know, right? Przydałoby się czasem coś takiego, że można dosłownie przytrzymać się w danym momencie krawędzi. Za nieskończoność to 0. A srebro i drewno. Drewno chyba, right? Miała być 3, miała być 4. Miała być 3. Anti-recover. God bless anti-recover. Teoria miary. Mam flashbacki z teorii miary. Nie chcę pamiętać, że ten przedmiot istniał. O, sałki lewego! Nie. Odmawiam. W 100% odmawiam. Sajla pierwszy raz. Za to nieskończoność to dobrze, dużo się działo. Pamiętaj, wszystko zależy o jakim zdarze i jakiej nieskończoności mówimy. Bawi mnie zawsze, że w matematyce trzeba mówić takie rzeczy, że o, są różne zdarze i różne nieskończoności. Kondor miał być chyba ten FireSolp. A, fajny FireSolp? Fajnie było? Dobra, to jest to wsorek, to whatever. Bo on miał być chyba przy tym. On miał być chyba. On albo ona. Osoba odpowiedzialna za requesta. Miała być chyba wzorze, jeżeli dobrze pamiętam. O nie, zgubiłem moją kamerę. O, biedactwo. Okej, czy ja się zajebałem i osoba odpowiedzialna za kondola nie jest? Za?
powinna to być osoba stojąca przy papugach. Papugi doko. Tutaj. Inne zwierzaki już wyciągnęli. Kondor, znajdź go. Często siedzi na zjeżdżalni w parku ACDC. Okej, czyli jest dosłownie jedna osoba, która jest w stanie złapać kondora i akurat jest w szpitalu. Dobrze się składa. Bo jak te daje pójdzie, to ja też będę potrzebował iść do szpitala. Od dźwigania ciężaru całego świata na plecach. Dobrze, to kto, gdzie jest ten mandala, który znalazł kondora? Pewnie nie te. Kondor, zo. Stara lalka. Była przy kondorze, jak się wykluł i dlatego myśli, że to jego matka. Bardzo mocno kwestionuję. Nie powinienem pewnie, bo to japoński RPG, ale bardzo mocno kwestionuję. Tak czy siak. Dobra, i mówi, że wejdź i Daisy na tej, na wierzchalni. 12-latku? On nie ma 11 tutaj? A po 10 jeszcze, broń Boże? To powinien przejść później. Zdefiniuj później. Doskonale. Tak! 11 czy 12-latek bierze sobie kondora i chowa go do... Chuj wie gdzie? Ja przestaję kwestionować cokolwiek. Jakby dużo bardziej byłbym w stanie uwierzyć, że ktoś akurat tutaj będzie i złapie go do klatki czy coś. Ta memorka. Nice. Nisko wykupisz wszystkie unlockery, na którym nie jesteś. Szafę do kieszeni. Chowam cały budynek prokuratora do twojego notysiku. Czy istnieje, istnieje top mema? Nie, ale implikuje istnienie top mena. Niestety. Tak, bo jeszcze jednej quest za to. Wydaje mi się, że zrobiłem tę kwestię i na dzisiaj skończymy. Przy okazji też z góry uprzedzam, że w weekend nie ma Heroesów, bo nie wracam do Ursyna. Opowiem dehabilitację, nie będę walczył. Chcę, żebyś walczył, ja pooglądam. No dobrze. To tutaj w szpitalu. No nie powinien być drugi request w takim razie. Czy to pewnie klikuje bottom mana? Jest. Właśnie wyobraziłem sobie, że oni w japońskiej wersji nazywaliby się Samemen i Ukemen. Tak jak mamy człowieka Japonię. Hello. To nie jest Unlocker. Hello. Walcz dzielnie, Mega Man. What the fuck do you mean, Omega? To będzie zabawne coś, czuję. Yep. A mnie jestem tu bezpieczny, I guess.
Galnie Battle Network to pierwsza gra, której po trzeciej wersji jest jeszcze czwarta, co warto odnotować. Więc tak jak wcześniej mieliśmy V1, V2, V3, tak tutaj mamy jeszcze dodatkową wersję, jaką są Omegi. O mój Boże. Ja nie wiem jak tego zabić. Za bardzo. To będzie ciekawe doświadczenie. Przynajmniej się nie będzie jeszcze, I guess. Więc chyba mogę po prostu w ten sposób ciachnąć. Oho, aż wyciachnął. Dobra, mogę chyba tym go zabić. Ej? Nie mogę. O mój Boże. Drobne ilości obrażeń tak zwane. Da się okaże, że to nie wiem czym go zabić. Ups. Ja tak tylko prewencyjnie to robię. Bo dawno nie robiłem ogólnie w folderze. Czy ja nie mam czegoś lepszego niż to, co trzymam w folderze generalnie? Zobaczmy w ogóle, jakie środek side. Program Advance nie mam. Bombek nie lubię. Black Bomba. Mech. Mam potencjalnie Lysolda Y. Nie mam Fire Solda, jak bym chciał. I Alex Solda w sumie też. Slasher? Nie jestem pewien, czy Slasher to zadziała, więc nie będę próbował. Sonic Wave. Godband. Godside. Mam dlaczego Gaz tej program Advance'a. Wierzę, bo Fire Sword też w szpitalu. Ta? Ja go mam. R-kę mam. Nie mam N-ki. Boomer. Dokarmy. Dokarm nie jest czymś, co mógłbym zważyć. Zwłaszcza, że jest w gwiazdce. Plasma, Needle, Totem, Metal Snake i Panel Out. Trochę recoverów, wiadomo, Geton, Barrier, Grass. Bolta nie wiem jak używać, tak się wiem co wtedy. Mógłbym w stanie dorzucić od biedy jakieś tam, jakieś dodatkowe... Navi chipy. Aha, Navi Recite! Ogadnął. Grass Stage i Fire Combo. Nie jestem pewien, czy to mi aż tak pomaga, jeżeli trafiam na... przeciwników, którzy potencjalnie mogą nie zejść na hita i się z tego leży. No w sumie ogniste chipy niszczą te bez panele. Never mind, to mogłem to zejść. Dobrze? Tak. Counter hit? No dobra, jeszcze raz. Zróbmy to jeszcze raz, tylko że lepiej. Ojde. Hold up. Czy ja go nie trafiłem? Ha? O Boże. Czemu mu nie dało obrażeń? To
I'm glad we got a few. Weird. Weird that shit. Czy ja mam coś sensownego? Flashmana. O. Dawaj, stań tam na chwilę. To jest... Ja to już myślałem, że nie dążę. A to jeszcze nie koniec. Ja mam 1 HP! No dobrze. On zaraz Ariagram użyje. Guys, to będzie Ariagram. To jest kurwa niedoleczne. Oh no. Oh no. Nie, czekajcie. To nie zadziała. A muszę to wtalić. Do moich czasów zetadowały niewrażliwość. Sadrzu. Nie mam przebudowanego foldera, by the way. Nie mam przebudowanego foldera, nieważne. Cześć, chuju. Chuju z jebanymi omegami. Ten folder wygląda dużo gorzej niż ostatnio. Surely it should be. Oh la la. To wyszło paskudnie. Ah. No dobrze, podejście drugie. Właśnie to już trzecie. Co ja z tobą mam? Ach. Niestety zdaję sobie sprawę, jak dobrze to działałby flashman, więc nie próbuję. Au, au, nie zdążę, byłem za wolny. Dobra. To może tym razem nie obedwa? Od tego Rekbola? A? I mogę się bić fabolem? Mogę teda? Teda? Najgorsze jest to, że ta omega tak idiotycznie szybko chyba kick drzela. Dobra, spróbujemy tak. Jak już mówiłem, całkiem szybko. Dobra, się wycofaj. Dobra, próba, kolego. Jolo? Zajebie się. O, też taki sprawia, że nie dostajemy obrażeń. Tego nawet nie widziałem.
Okej, okay, to wszystko. Humor. Mów mi jeszcze, przyjacielu. Muszę iść stać się od razu. Tylko jedną rzecz zrobię zawczasu. Pożałuję tego już za 5 sekund w moim życiu, ale... Dobrze, teraz pytanie, gdzie były bramki WWW? Takie, które mogą mi cokolwiek sensownego dać. Idziemy, ale są internetowe, I know, right? Moment, kiedy dostaje się WWW-ID, to jest moment, kiedy nagle trzeba zmienić całego od zera. Tak, bez mieszkowania to wydaje mi się, że po prostu przejrzę sobie mapy i zobaczę, gdzie to było. Żeby nie latać się na ślepo po samym kręcie. Tak, żeby się upewnić, ja w ogóle mam dużo rzeczy do ogarnięcia teraz. Bo tak, w dwójce nic nie ma, w trójce nic nie ma. Guys. Mam jedną ważną rzecz, którą muszę dojść jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że zejdzie mi w miarę szybko. Ja patrzę przy okazji, gdzie w innych strefach to jeszcze jest. To jest to. Co jest Prism? To nie ma aż tak dużo tych rzeczy, jak mi się wydawało. Powiem szczerze, myślałem, że było tego więcej takich ważnych rzeczy, że tak powiem. Ale najważniejsza rzecz jest, więc to się liczy. Powinienem pewnie przerobić fałdę z powrotem. Nic ciekawego co nie to było. Jak to nie jest jedna najważniejsza rzecz, bo chyba właśnie idę. Tylko potrzebuję przypomnieć sobie. Tędy będzie najszybciej tędy. Czy mi się już miesza? Fajne miet. Możliwe, że jeszcze nie mogę zrobić tego, co chciałem dzisiaj zrobić. I będę lekko zasmucony, że mnie jestem zawiedziony, jeżeli tak jest. Teraz zobaczymy. Dobra, teraz tak. Tędy, ja chciałem tędy. Tędy. I tędy. A, tutaj proszę, bo kod ze szpitala. Fuck me, to ja się zajebałem. Fuck me! Oh well. Chyba kończymy na dzisiaj. Także ten, tak jak mówiłem, w sobotę Heroesów nie ma, bo mnie nie ma. Więc widzimy się w poniedziałek na TTS-ie. Także trzymajcie się po. Cześć!